Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dziś zapraszam Was na taki film, taki zwykły vlog domowy z jednego dnia z mojego życia. W miarę spokojny, nie będę tutaj dzisiaj szaleć z żadnymi, wiecie, porządkami, bo w ostatnim vlogu, tak jak widzieliście, było dużo, dużo sprzątania, a ja jeszcze tak dokładnie domu nie pucuję, bo remont jeszcze trwa. Dopiero przed nami malowanie, no i pewnie w kolejnych filmach już będziemy bardziej tam działać w drugiej części domu, także dziś taki spokojny dzień. Jak widzieliście, ja już parę tutaj rzeczy takich domowych sobie ogarnęłam, między innymi firankę w kuchni, która już wisi, no bardziej taka zasłonka. Przy okazji Wam powiem, że to zasłonka mojej roboty, bo po prostu kupiłam takie normalne zasłony i to w lumpeksie. Trafiły mi się akurat nie takie IKEA-owe z fajnej, takiej grubej bawełny i po prostu ucięłam i zszyłam to na maszynie tak na kształt rolety takiej rzymskiej. One może nie są jakieś, wiecie, super wykończone i piękne i są też krzywe w niektórych miejscach, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało, bardzo ich lubię. Także powiesiłam już te zasłonki, chociaż tutaj w kuchni jeszcze to wszystko jest niezrobione i jest tak, jak zostało po wymianie okien i na razie nie będziemy się brać w ogóle tutaj za tą część, bo wtedy, kiedy będziemy robić już taki bardziej generalny remont w kuchni, to wtedy, no wtedy Tomek się weźmie za obróbkę również tego okna, więc na razie jest jak jest, ale firankę powiesiłam, żeby nie było ciągle takie gołe okno, bo ciągle takie było. Dobra, to słuchajcie, ja teraz się biorę za spakowanie przesyłki, bo muszę wysłać za chwilkę paczkomatem. Za chwilę jadę na zakupy takie spożywcze, bo wszystko się nam w sumie już pokończyło, także trzeba pouzupełniać te zapasy. No i jak zwykle trochę takich różnych domowych spraw mam do załatwienia, a między innymi, słuchajcie, muszę się wybrać do jakiegoś marketu budowlanego, bo po prostu sitko od naszej baterii wczoraj zostało mi z niego tyle. Także obrączka mogę założyć na palec. No i po prostu wszystko mi wypadło, także także trzeba się będzie wybrać i Tomek mi to odkręcił, żebym wiedziała, jaką średnicę mam kupić, takiego siteczka i no i zaraz wskakuję w auto, podjadę, kupię właśnie ten gadżecik i no i na jakieś zakupy. Także cieszę się, że dzisiaj wpadliście tutaj do mnie, że będziecie mi w tym filmie towarzyszyć. Życzę Wam fajnego oglądania, miłego dnia, no i jedziemy z tym dniem. Jestem już w domu, wszystko załatwione, paczkę nadałam. Byłam również w Castoramie po to sitko do baterii, także teraz woda, słuchajcie, leci takim strumieniem jak w wodospadzie. Kupiłam takie sitko z perlatorem, tak żeby ta woda się od razu tak napowietrzała i żeby leciało jej tak optycznie więcej. Także fajnie, fajnie, jestem zadowolona, bo to moje stare sitko w ogóle to już było strasznie takie zakamienione i już nawet czyszczenie mu niewiele pomagało.
No i co jeszcze? No jeszcze byłam w Biedronce na zakupach, także zaraz to wszystko sobie rozpakuję i tak na bardzo szybko Wam pokażę, co kupiłam. Okej, wszystko sobie rozłożyłam. Wydałam, słuchajcie, w Biedronce niecałe 204 zł. Także jedziemy po kolei. Miałam kiedyś prośbę, żeby mówić ceny produktów. Nie wiem, dajcie znać, czy chcecie, czy nie chcecie, ale tak na szybko nie będę wszystkiego tutaj relacjonować, bo to by za długo czasu zajęło. Więc tak, kupiłam wody, one są po złotówce. Dzisiaj mi się udał ten papier jeszcze, bo myślałam, że to już się skończyła ta promocja. Za 20 zł takie 3 rolki. Zobaczymy, czy będą dobre, bo nie wiem. Papier do pieczenia, on chyba coś 7,50 kosztuje. I dzisiaj takie 3 paczki chusteczek higienicznych, one wychodziły chyba po 3,50 albo po 3,60. Była bardzo dobra cena. Bułki, ja wzięłam grahamki. Pani mi tu, widzę, policzyła bułki poranne po złotówce. Grahamki są nieco tańsze. Chleb kosztuje tam jakieś 2,60 ileś, tak ja go przeważnie kupuję, jest fajny. Dzisiaj też była fajna promocja na te szprotki w sosie pomidorowym. One wychodziły po 2,50, także wzięłam 4 puszki. Tutaj mam trochę takich krakersowych spraw i chipsowych. Wzięłam krakersy takie cebulowe i takie solone, one są po 4 zł. Wzięłam również chipsy, bardzo rzadko kupuję, ale no, dzisiaj wzięłam i jeszcze taką przekąskę, takie sticksy. To oczywiście nie jest na wszystko naraz, tylko będę to dzielić. Chrupki dla dzieciaków, bo też chcieli. Dzisiaj mleka mi wychodziły po 2,50, także wzięłam za 2 sztuki. Jogurty, te były dzisiaj, ja ich nigdy nie kupowałam jeszcze, pana kota w Biedronce z truskawkami. I one dzisiaj wychodziły po 2,20, jak się brało 2 sztuki, także fajna cena. Te jogurciki, tam coś niecałe 90 groszy chyba. Parówki z serii tej Nature, one są po 6,50, także jak już biorę parówki, to właśnie przeważnie taką opcję. Tutaj mam polędwice sopockie, dzisiaj wychodziły po 4 zł za opakowanie, jak się brało 2 sztuki. Tutaj taką polędwicę mam drobiową. Wzięłam również nasiona chia. Pierwszy raz spróbuję, czy to mi w ogóle będzie smakowało. One kosztowały 6,50, o ile pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam taki ser, wzięłam taką niewielką ilość, tak w razie czego, jakby mi brakło to, co już mam w lodówce. I on dzisiaj kosztował 2,70 za taką paczuszkę, także bardzo dobra cena. Tutaj mam jeszcze minta, ja to wzięłam na dzisiejszy obiad. Wyszedł mi 12 zł z groszami. Tutaj jest jakieś 35 dekagramów, także też spoko cena. Tutaj dla dzieciaków takie jogurciki. Jejku, nie pamiętam, a nie chce mi się teraz szukać tej ceny, ale one nie są drogie. Tu niecałe, po niecałe 4 zł są te klinki, także wzięłam 2 takie twarożki. Jajka też tam niecałe jakieś 10 zł. Ja przeważnie właśnie biorę takie z wolnego wybiegu, nie są zbyt wielkie, ale, no, ale mogą być. Banany dzisiaj były też w jakiejś promocji za jakieś 5 zł za kilogram. Seler naciowy za 2,50 był dzisiaj, albo za 2,90, także też dobra cena. Gruszki były dzisiaj po 4 zł za kilo, także wzięłam. I winogrona też w takiej samej cenie. I pomidory malinowe też były chyba jakieś, no niecałe 5 zł, 4 i coś. Także też wzięłam siatę. Awokado dzisiaj mi też wychodziło taniej, chyba 3 zł. I kukurydza jedna była gratis, także one wyszły po 1,50 zł, także wzięłam dzieciakom. No i jabłka po 2 zł, Jona Goldy. No i tak się moje zakupy prezentują, także teraz wszystko chowam i robię sobie kawkę.
Jak już jesteśmy tutaj przy tych kuchennych sprawach, mam właśnie kawę zrobioną. Powiem Wam, że te kubeczki z IKEA bardzo, bardzo lubię. Wszystkie te, które sobie zamówiłam, które kiedyś Wam pokazywałam w takim holu IKEA-owym, bardzo fajnie się sprawują. Powiem Wam teraz tak, takich kilka moich niepolecajek. Jeszcze nie było czegoś takiego tutaj na kanale, ale wiecie co, kiedyś Wam pokazywałam, bo tak a propos tego kranu i baterii i tutaj w ogóle tych spraw wodnych, pokazywałam Wam takie coś, takie no nie urządzenie, tylko takie niby siteczko, które kupiłam w Pepco, nie mam go już, bo nie mam nawet Wam jak pokazać. Chodziło o to, żeby tam troszkę ten odpływ zatkać na tyle, żeby tam różne paprochy nie wpadały do środka. Natomiast ja to sprawdziłam, a ponieważ było w nienaruszonym stanie, to oddałam z powrotem, bo kompletnie się to u mnie nie sprawdziło. Woda i tak przez to albo przeciekała razem z wszystkim, albo po prostu mi się zatykał odpływ, tak jakby było, wiecie, zakorkowane. Także no nie, to kompletnie u mnie na minus. Jedna z Was mi pisała też, że w Rossmanie są takie fajne właśnie siteczka do tych odpływów, że się fajnie sprawdzają, ale jeszcze nie byłam, nie wiem, ale na pewno poszukam, sprawdzę. No i słuchajcie, mam tutaj też taką rzecz, którą kupiłam parę dni temu w Action'ie pod tytułem taki właśnie zapachowy, taki dyfuzor. Pięknie to pachnie, ale tylko tutaj w tej buteleczce. No nie wiem, może jakby to było jakieś mikro pomieszczenie i wstawilibyśmy coś takiego, to by to coś dało, ale wiecie co, no taki zapach, taki bawełny, no bo tu jest fresh linen, także fajny taki zapach, naprawdę on ślicznie pachnie, podoba mi się taki świeży, bawełniany, olniany taki, wiecie jak to są te zapachy, takie typu niebieskie. No i same te patyczki, naprawdę one tutaj są naciągnięte tym olejkiem, są mokre, no ale u mnie kompletnie tego nie czuć. Także to kosztowało niecałe 9 zł, no i po prostu tak jakbym wyrzuciła do kosza te pieniądze. No i jeszcze słuchajcie, kiedyś pokazywałam Wam również kapcie, które kupiłam w Pepco. Okazało się, one były takie biało-czarne, w takie kropeczki. Okazało się, że chociaż były razem spięte, to jeden był większy, drugi był mniejszy. Ja tego nie zauważyłam, dopiero jak ubrałam, już nawet otworzyłam opakowanie, ubrałam te pantofle, ja mówię pantofle, tak przy okazji, tak jak kiedyś o tym mówiliśmy, czasem ktoś może mówić kapcie, ale chodzi o takie obuwie domowe w takim razie, w każdym razie. I słuchajcie, otworzyłam już to opakowanie i okazało się, że coś mi nie pasowało, jedna noga, jedna stopa, ok, super, a druga jakaś taka ściśnięta. No i jak sprawdziłam, to się okazało właśnie, że jest taki ząg, ale pani w sklepie mi bez problemu, wiecie, przyjęła z powrotem i nie było już tamtych. Musiałam wziąć sobie taki kolor, niezbyt mi się one podobają. I wiecie co, chociaż jest to rozmiar chyba 40x41, już tu się wszystko oczywiście starło, a ja noszę rozmiar 39, to one są po prostu tak na styk, tak mnie, wiecie, ściskają mi tą stopę, że no, że też nie wiem, czy nie wybiorę się gdzieś po coś fajniejszego. Dobra, takie moje trzy niepolecajki. Ja dopijam kawkę, słuchajcie, i uciekam po moją dzieciarnię. Dzisiaj też dostałam taką, słuchajcie, wiadomość, że wyrwało mnie z butów po prostu z zaskoczenia. No nic na razie nie mówię, pewnie któregoś dnia Wam opowiem o co chodzi. Na razie muszę jeszcze sprawdzić dokładnie wszystko, zweryfikować i dowiedzieć się o co chodzi dokładnie, bo jeżeli będzie tak jak się po prostu dowiedziałam, to trochę się w naszym życiu wszystko wywróci do góry nogami nagle. No ale nic, czasem z tych, wiecie, powiedzmy złych albo jakichś takich nieoczekiwanych zwrotów akcji wychodzą później jakieś fajne rzeczy. Ja zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także może i tutaj jakiś taki przełom się nagle okaże, nie wiem, może wszystko jeszcze wróci na stare tory, zobaczymy. W każdym razie uciekam teraz po moje dzieciaki. No i widzimy się później.
Moi mili, przychodzę się już do Was pożegnać. Miał to być taki film jednodniowy, ale niestety nie wyszło. Nie dokończyłam już tamtej części, bo jak odebrałam dzieciaki z przedszkola, to się okazało, że Maja jest chora. No i trzeba było się zająć innymi sprawami, ale na szczęście szybko minęło i już jest wszystko w porządku. Także na koniec tego filmu, już wprawdzie w kolejnym dniu, ale życzę Wam dobrego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!